piątek 9 października w garnizonie Czarno odbyły się obchody święta 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu oraz 9 rocznicy nadania sztandaru tej jednostce. Z tej okazji o godzinie 10 rozpoczął się uroczysty apel z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego wystawionej przez 52 Batalion Remontowy. Szanowni Państwo, Kompanią Honorową na dzisiejszą uroczystość wystawił 52 Batalion Remontowy. Dowódcą kompanii jest podporucznik Krzysztof Pawłowski. Poczet sztandarowy 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu występuje w składzie. Dowódca pocztu chorąży Andrzej Jabłoński. Sztandarowy sierżant Daniel Ejstwo. Asystujący szeregowy Łukasz Fijałkowski. Czołem żołnierze! Za chwilę przy dźwiękach hymnu Rzeczypospolitej Polskiej zostanie uroczyście podniesiona flaga państwowa. Na prawo! Patrz! Poczet flagowy! Baczusz! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz! Podniesienia flagi dokona poczet w składzie. Dowódca pocztu sierżant Piotr Jaśkiewicz, flagowy starszy szeregowy Marcin Wanda, asystujący plutonowy Robert Piwoński. Zabierze dowódca 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu, pan pułkownik Andrzej Murawski. Dzisiaj, w dniu uroczystego obchodu święta batalionu i w 9. rocznicę otrzymania sztandaru wojskowego, mam przyjemność powitać państwa na uroczystym apelu, tym wspólnie uczcić to ważne dla nas wydarzenie. Z przyjemnością witam wszystkich zaproszonych gości, które zechciały przyjąć zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Drodzy żołnierze, Szanowni Państwo, z szacunkiem i wdzięcznością pragnę przypomnieć dzień 21 października 2006 roku, w którym to został nam ufundowany przez władze i społeczeństwo powiatu szczecineckiego sztandar wojskowy. To
To niezwykłe, wzniosłe wydarzenie połączyło nierozerwalnie naszą jednostkę wojskową z mieszkańcami ziemi szczecineckiej, stwarzając możliwość współpracy, partnerstwa na wielu niwach życia. My, żołnierze 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu, jesteśmy dumni, że nasza jednostka otrzymała nazwę wyróżniającą regionu o tak bogatych tradycjach historycznych i militarnych. Regionu, który tak bardzo zasłużył się na chwale oręża polskiego. Jestem przekonany, iż batalion godnie reprezentuje i będzie reprezentował swoją małą ojczyznę. Należy podkreślić, że organizm jednostki tworzą żołnierze zawodowi, dbający o nowoczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy, wzorowo realizują zadania na terenie kraju i poza jego granicami. Święto jednostki wojskowej jest świętem szczególnym. Jest czasem podsumowania realizacji zadań, spojrzenia w przyszłość, refleksji i odpoczynku. Dzisiaj chciałbym Wam wszystkim gorąco podziękować za Waszą uczciwą i rzetelną pracę oraz trud, jaki w nią wkładacie każdego dnia. Udział sił i środków batalionowych zabezpieczeniu ćwiczeń międzynarodowych Sili Steofas, Javelin w Estonii i Noble Jam zostały wysoko ocenione przez przełożonych. Na wysokim poziomie realizowane są przewozy techniki ciężkiej, które systematycznie realizujemy na terenie całego kraju. Dużym wyzwaniem były przewozy statków powietrznych i techniki lotniczej dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. To ukierunkowuje i motywuje nas do lepszego i sprawniejszego wykonywania zadań w oparciu o nowoczesny sprzęt wojskowy, jakim dysponuje batalion. Z okazji święta batalionu pragnę życzyć Wam oraz Waszym rodzinom przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i samych sukcesów na gruncie zawodowym. Ponadto Waszym rodzinom życzę wyrozumiałości i cierpliwości, gdyż służba wojskowa wymaga od nas wszystkich ciągłego poświęcenia i dużego zaangażowania. Bardzo dziękuję wszystkim gościom, którzy zechcieli przybyć na dzisiejszą uroczystość. Życzę, by czas spędzony w naszym żołnierskim gronie przyniósł Państwu wiele zadowolenia i dużo miłych wrażeń. Wszystkim żołnierzom, którzy zostaną za chwilę wyróżnieni, składam serdeczne gratulacje. W tej chwili głos zabierze szef sztabu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, pan pułkownik Jacek Wilczko. Mam zaszczyt i dużą przyjemność reprezentowania dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej i uczestniczenia w dzisiejszych obchodach święta 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu. Jako dowództwo brygady, mając na uwadze zadania wykonywane przez 11 Batalion, z dużym uznaniem odnosimy się do czasowych osiągnięć batalionu. Batalion wielokrotnie dawał dowody, że jego żołnierzom można stawiać najtrudniejsze zadania z przekonaniem, iż zostaną one wykonane terminowo i na wysokim poziomie. Pragnę wyrazić podziękowanie dla dowódcy batalionu i całego stanu osobowego za wieloletni wysiłek, który owocował dobrą organizacją i sumiennym wykonywaniem przedsięwzięć szkoleniowych oraz bezpieczną realizację zadań przewozowych i ewakuacyjnych. Wysoko cenimy profesjonalizm i posiadane doświadczenie żołnierzy wykonujących zadania wynikające z charakteru i przeznaczenia batalionu dla potrzeb jednostek operacyjnych oraz polskich kontyngentów wojskowych. Na podkreślenie zasługują rezultaty osiągane przez batalion podczas prowadzenia ćwiczeń poligonowych, treningów oraz właściwą gotowość do działania w warunkach współczesnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych. Z zadowoleniem należy także odnotować stały postęp w rozwoju bazy szkoleniowej oraz poprawy infrastruktury koszarowej i warunków służby żołnierzy. Chcę również wyrazić uznanie dla wieloletniej współpracy 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu z władzami i mieszkańcami Szczecinka, Złotowa, Czarnego i w ogóle całego regionu, której efektem są bardzo dobre przykładem właściwej realizacji współpracy wojska ze społeczeństwem. W minionym okresie żołnierze batalionu wielokrotnie dawali przykład obywatelskiej postawy i wspierali inicjatywy na rzecz środowisk potrzebujących pomocy. Właśnie dzięki tym zasługom na polu obronności i ogromnej życzliwości dla wojska batalion w 2005 roku otrzymał swój najwyższy znak rozpoznawczy, sztandar wojskowy.
Szanowni Państwo, drodzy żołnierze batalionu ewakuacji sprzętu, korzystając z tej nieprzedziennej okazji święta batalionu, w imieniu dowódcy brygady, pana pułkownika Dariusza Żuchowskiego oraz własnym, bardzo dziękuję dowódcy batalionu, panu pułkownikowi Andrzejowi Murawskiemu, wszystkim żołnierzom, za niedający się przecenić wysiłek włożony w wykonywanie zadań i przedsięwzięć służących dynamicznemu rozwojowi jednostki. Te słowa podziękowań odnoszę także z należnym szacunkiem do byłych dowódców batalionu i byłych żołnierzy batalionu. Życzę dowódcy oraz jego podwładnym wielu dalszych osiągnięć w działalności służbowej oraz żołnierskiego szczęścia i pomyślności w życiu osobistym. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym. Dziękuję za uwagę. Proszę o zabranie głosu starostę szczecińskiego, ojca chrzestnego sztandaru, pana Krzysztofa Lisa. Święto batalionu to doskonała okazja do tego, aby w sposób uroczysty, właśnie w takiej formule jak dzisiaj, podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom za służbę, za pracę na rzecz tej jednostki, ale też na rzecz społeczności lokalnych i w ogóle Wojska Polskiego. Państwo zapewniacie swoją pracą doskonały poziom techniczny związany z tymi obowiązkami, które zostały przypisane jednostce. Tak jak pan pułkownik powiedział, 9 lat temu samorząd powiatu szczecineckiego, ale głównie mieszkańcy powiatu szczecineckiego, uznając państwa ogromny wkład w funkcjonowanie zadań wynikających z przypisanych kompetencji do jednostki, ufundowali sztandar, w ten sposób wyrażając ogromny szacunek wszystkim żołnierzom, którzy w tej jednostce służą. Wiadomo jest, że Szczecinek kiedyś, kilkanaście lat temu, był miastem, w którym wojsko miało ogromne znaczenie i siedziba 20. Dywizji Pancernej czy 2. Dywizji Zmechanizowanej była tego najlepszym dowodem, a jednostki w czarnym były częścią tej dywizji. Dzisiaj w tych obiektach funkcjonuje siedziba starostwa powiatowego. Niemniej jednak każdy z nas w Szczecinku i wszyscy mamy ogromny sentyment do wojska, stąd również te nasze kontakty z jednostką czarnym. Ja chciałbym bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym podziękować za naszą współpracę. Dzięki państwu wszelkiego rodzaju uroczystości, te państwowe i te wojskowe w Szczecinku mają przepiękną oprawę i z dumą przyglądamy się właśnie temu, jak żołnierze z jednostki w czarnej w sposób uroczysty również uczestniczą w ceremoniach w Szczecinku. Dzisiaj pielęgnujemy tradycje wojskowe w Szczecinku poprzez kształcenie młodych uczniów w Zespole Szkół im. Oskara Langego i dzisiaj właśnie ci młodzi ludzie są tutaj razem z nami, aby w sposób uroczysty uczestniczyć w państwa ceremonii. Chciałbym wyrazić wszystkim państwu dowódcy i wszystkim żołnierzom szczere podziękowania i życzę państwu, aby właśnie święto, dzisiejsze święto batalionu było doskonałą okazją do uroczystości, a też podziękowań za waszą służbę. Wszystkiego dobrego. Za chwilę zostanie podpisany rozkaz dotyczący odznaczeń i wyróżnień zasłużonych żołnierzy. Rozkaz dzienny Z196/2015 z dnia 8 października 2015 roku. Punkt drugi, sprawy dyscyplinarne. Na podstawie artykułu 14 ustęp 1 podpunkt 1 w związku z artykułem 10 ustawy z dnia 9 października 2009 roku o dyscyplinie wojskowej oraz na podstawie ustępu 1 punkt 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyróżnienia żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów instytucji wojskowych. Z okazji święta batalionu za realizowanie na bardzo dobrym poziomie oraz za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych niżej wymienionych żołnierzy zawodowych wyróżniam urlopem nagrodowym w wymiarze 5 dni podporucznik Krzysztof Pawłowski, sierżant Daniel Eismont, w wymiarze 3 dni starszy szeregowy Radosław Leniec. Pismem pochwalnym ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle sztandaru jednostki wojskowej lub bandery wojennej. Chorąży Mariusz Skrzoska, plutonowy Daniel Tomalewski, plutonowy Jacek Tarnowski, starszy szeregowy Grzegorz Skotarczak. Listem gratulacyjnym starszy chorąży sztabowy Piotr Sudyk,
chorąży Andrzej Jabłoński, starszy sierżant Zbigniew Czarnowski, plutonowy Daniel Dąbrowski. Pochwałą. Młodszy chorąży Adam Mularz, starszy szeregowy Mariusz Kasprzyk, starszy szeregowy Piotr Drost, szeregowy Łukasz Białkowski, szeregowy Piotr Ostrowski. Punkt 9. Inne sprawy. Dotyczy nadania odznaki pamiątkowej. Na wniosek Komisji Odznaki Pamiątkowej nadaję niżej wymienionym żołnierzom odznakę pamiątkową 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu. W związku z nienaganną służbą w 11 Batalionie Ewakuacji Sprzętu przez okres co najmniej 2 lat. Starszy sierżant Andrzej Kozak. Starszy szeregowy Tomasz Wojtku. Starszy szeregowy Jonasz Palicki. Starszy szeregowy Piotr Różański. Rozkaz podpisał dowódca podpułkownik Andrzej Murawski. Żołnierze wyróżnieni odznaką pamiątkową, dowódcy rytą. Skocz! Szyku! Stąd! Marszu! Żołnierze wyróżnieni, listem pochwalny z zdjęciem na tle sztandaru do dowódcy wystąp. Baczność! Żołnierze wyróżnieni, listem gratulacyjnym do dowódcy wystąp. Poszli! Do szyku! Stąd! Baczność! Wieś reprezentacyjna Wojska Polskiego. Po zakończeniu apelu dowódca 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu wraz z zaproszonymi gośćmi udał się do sali tradycji 52 Batalionu Remontowego, gdzie odbyło się spotkanie w nieco bardziej kameralnym gronie. Wiele powiedziałem na placu, niemniej jednak jestem dzisiaj wzruszony.
Mija mi 3 lata, 4 święto i pod moim dowództwem batalionu 11 ewakuacji sprzętu mam tu grono przyjaciół w mundurach cywilu, ze szkół, z różnych instytucji, które mnie wspierają w życiu zawodowym, jak i osobistym. Pragnę jeszcze raz wszystkim przyjaciołom, których ta liczba ciągle rośnie, o czym świadczą częste wizyty, także na pobyty na uroczystości. Dziękuję też przedstawicielowi przede wszystkim brygady, szefowi sztabu, panu pułkownikowi Liszko, za to, że przybył. Zawsze będę mile wspominał pobyt, jak pan pułkownik Liszko był moim bezpośrednim przełożonym. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tutaj zgromadzonym, jak i niezgromadzonym, bo dzisiaj także miałem dużo telefonów od ludzi, którzy są życzliwi i współpracują z batalionem. Cieszę się także, że dzieci i młodzież szkolna zaszczyciła dzisiaj nas na placu. Jesteście częstymi gośćmi. Życzę wszystkim miłego pobytu na terenie jednostki. Zapraszam do próby 52 BREM, bo i czas będzie, żeby usiąść, porozmawiać. Dziękuję dowódcy brygady, który z przyczyn służbowych nie mógł dziś tutaj być obecny. Wręczę taki pamiątkowy rygraf brygadowy. Także panie pułkowniku, wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dalszych sukcesów, spokoju. No i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I jeszcze tutaj pozwoli pan pułkownik od dowódcy brygady życzenia. Tak. To już ode mnie, szefa sztabu, dziękuję za wspólną współpracę. Dziękuję. Panie dowództwo, szanowni państwo, zanim złożę kwiaty tutaj na ręce pana dowódcy, chciałbym kilka słów powiedzieć związanych z pobytem wojska w naszej gminie. Jest to już tradycja wielka, że wojsko funkcjonuje. Ja sobie jako włodarz gminy nie wyobrażam, że komukolwiek przyjdzie do głowy z naczelnego dowództwa, że będzie chciał wyprowadzić wojsko tak, jak to zrobiono w Szczecinku. Nie wiem, czy państwo słyszeliście tą nutkę takiego zazdrości i sentymentu, jak to Czarne ma dobrze, że mamy dowódcę, który jest człowiekiem zadowolonym, szczęśliwym, bo przed chwilą takie słowa padły. Powiem może górnolotnie, ale tym, co służą ojczyźnie, droga otwarta do nieba. To są wszyscy żołnierze, którzy w patriotyczny sposób dbają o nasze bezpieczeństwo. Jestem, jeszcze raz powtórzę, dumny, że i pan dowódca jeden, i pan dowódca drugi stacjonują na naszym terenie. Jednostka rozwija się i wszystko wskazuje, że ten rozwój będzie jeszcze bardziej intensywny. Myślę sobie, że ciężka służba i praca zawsze ma zwieńczenie na tego typu uroczystościach, czyli 9. rocznicy nadania sztandaru. Jest to bardzo ważna dla nas uroczystość, więc nie tylko kwiaty chciałbym pogratulować i złożyć, ale także w związku z tym, że pan dowódca, dowódcy, bo mówię w liczbie mnogiej, dbają o nasz teren, to przygotowałem takie, no, nazwijmy to promocyjne puzzle do układania. Także wieczory chłodne, zimne, jak już nie będzie co robić i pan będzie dalej szczęśliwym człowiekiem, żeby sobie wyciągać te sołectwa i powiedzieć, a tu jeszcze nie byłem. Także gratuluję. A wszystkim pracownikom i wszystkim, którzy służą pod dobrą ręką pana dowódcy, chciałbym złożyć także życzenia dalszej owocnej współpracy i nagród ministra. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie pułkowniku, wspólnie z wicestarostą Markiem Koczym chcieliśmy panu jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za tą współpracę i współdziałanie. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy z jednostką tak dobrze współdziałać. Zastanawiałem się, jak wojsko może wrócić do powiatu szczecineckiego. Myślę, że przyłączenie gminy Czarne do powiatu szczecineckiego byłoby takim najlepszym rozwiązaniem. A też się panu tutaj mam stosowny adres już, bardzo proszę, ale chciałem taką wyjątkową gadżeta podarować. To jest podkowa, którą sam znalazłem. No i wyczyścił kto inny już, ale pozwolę sobie na kilka słów. Gwara uznania dla wszystkich żołnierzy 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu w dniu święta batalionu. Wasza codzienna służba, doskonałe wyszkolenie, profesjonalizm budzi najwyższy szacunek i uznanie. Niech w tym szczególnym dniu dla batalionu wszystkich żołnierzy towarzyszy szczęście i duma. Wszystkiego dobrego jeszcze raz w dniu waszego święta. Proszę tu też przyjąć. Wszystkiego dobrego. Delegacje z zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń złożyły dowódcy 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu życzenia, a osoby zainteresowane mogły także dokonać pamiątkowego wpisu w kronice batalionu.